Michał Kirker, witam Państwa we wtorek 31 maja i zapraszam na Jawor Express. Miłośniczka Jaworzna napisała do naszej redakcji mniej miłosny, anonimowy list, w którym wytyka, co jej się nie podoba w naszym mieście i nie szczędzi gorzkich słów. Przystanki, ławki i chodniki są zanieczyszczone odchodami gołębi, a schody idące na górę parkingu podziemnego są w rozsypce, ponadto żółta farba ostrzegająca przed stopniem się starła. Mieszkanka Jaworzna, która na anonimowym liście wysłanym do naszej redakcji podpisała się jako miłośniczka Jaworzna, w mocnym, emocjonalnym wyznaniu zwraca uwagę na elementy życia publicznego, które bardzo ją denerwują w naszym mieście. Na samym początku obrywa się miejskim spółkom, które odpowiedzialne są za dbanie o schody znajdujące się za przystankiem autobusowym w centrum, a które prowadzą na górę Miejskiego Centrum Integracji Transportu, czyli skwer kapitana Stanisława Nowakowskiego. Autorka listu zwraca uwagę na ich stan, a także na fakt, że żółta farba, która ma ostrzegać przed stopniem, jest już wytarta i jej dobrze nie widać, co sprawia, że wiele osób się tam potyka lub nawet wywraca. Ponoć sytuację zgłaszała odpowiednim służbom, ale okazało się to bezskuteczne. Co więcej, aby podkreślić problematykę zaistniałej sytuacji, autorka nadmienia, że takich miejsc w mieście jest znacznie więcej, wskazując na rynek, Pechnik czy schody pod wieżowcami. Nie wskazuje jednak, o które wieżowce jej się rozchodzi. Drugi problem wskazany w liście dotyczy czystości przystanków w centrum Jaworzna. Miłośniczka miasta denerwuje się i pyta, kto jest odpowiedzialny za czystość przystanków, używając przy tym bardzo niewybrednych słów. Pozwolimy sobie to zacytować. Kto zmyje te gołębie kupy z dachu na przystanku centrum? Ten dach jest całkowicie zasrany przez gołębie. Wskazuje również, że ten sam problem dotyczy okolicznego chodnika i ławek, które powinno się przemywać co najmniej raz na 2 tygodnie. Tutaj także obrywa się zarządcą miasta, ale tego cytować już nie będziemy. W tym anonimowym liście od czytelniczki można wyczytać dużo prawdy. Z drugiej jednak strony, które miasto nie ma podobnych problemów i ile to już przegranych walk z gołębiami mają na swoim koncie samorządowcy, nie tylko jaworznicy. Może w niedalekiej przyszłości problemy autorki listu zostaną rozwiązane przez władze miasta, ale o tym dopiero przyjdzie nam się przekonać. Na razie trzeba mierzyć się z tym, co daje nam Jaworzno. Nie tylko Muzeum Śląskie czy Muzeum Narodowe może pochwalić się kolekcjami własnymi. Także nasze Muzeum Miasta Jaworzna ma bogatą i ciekawą kolekcję. Muzeum Miasta Jaworzna ma bogatą i ciekawą kolekcję własną. Była ona tworzona przez ostatnich 20 lat. Na okoliczność jubileuszu 50-lecia muzeum kolekcję tę zaprezentowano. Wernisaż odbył się w piątek 27 maja. Kuratorami wystawy są Monika i Leszek Lewandowscy z Galerii Sektor 1 i Przemysław Dudzik, dyrektor muzeum. Z pewnością kolekcja jest udanym i nieprzypadkowym zbiorem cennych dzieł sztuki, wartych pokazania szerszej publice. No cóż, pewnego rodzaju zaskoczeniem może być to, że po pierwsze w Jaworznie jest miejska kolekcja sztuki i istnieje już no prawie czy bez mała 20 lat, to jest pierwsza sprawa. Sprawa druga, że są tutaj całkiem interesujące prace, dlatego że niektórzy artyści są wystawiani, czy znajdują się w czołowych, czy najlepszych kolekcjach światowych. Myślę tutaj czy o Andrzeju Stromile, czy o Jacku Srocy. W tej chwili można do naszego muzeum przyjść i spotkać się z oryginałami tych artystów. Do najdroższych dzieł kolekcji zaliczyć można bezsprzecznie duże płótno Edwarda Dwórnika, uznawanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Najdroższe i we właściwym miejscu. Dobrze wyeksponowane. Miejsce Dwórnika jest na salonach. Mamy nadzieję, że nie tylko tutaj, ale będziemy mogli też skorzystać z wystaw wyjazdowych i pokazać tą kolekcję również w innych miastach. Rozumiem, że nie przygotowujecie się do sprzedaży tego Dwórnika na aukcjach? Mam nadzieję, że nic takiego się nie wydarzy i Dwórnik z nami zostanie. Oczywiście. Jaworznie. Wśród prac prezentowanych na wystawie znalazły się prace dyrektora Dudzika i muzealnego konserwatora Zbigniewa Ciepłego. Przyznać musimy, że prace te wyraźnie nam się spodobały. Jacy to zdolni, ciekawi artyści.
Na koniec, choć nie chcemy wodzić na pokuszenie i nie przypuszczamy, że ktokolwiek chciałby łatać miejski budżet wyprzedając tę kolekcję, ale godzi się dodać, że jedna z mniejszych prac dwórnika jest aktualnie oferowana na rynku sztuki za niebagatelne 450 tysięcy złotych. Potencjał parku na Podłężu w końcu wykorzystano i zorganizowano w nim święto rodziny. Atrakcji było mnóstwo, a wśród nich chociażby zabawy, gry i konkursy. Mamy, tatusiowie, dzieciaki i dziadkowie, do tego cała reszta rodziny bawiła się na święcie rodziny w parku Podłęże. Imprezę zorganizowało Miejskie Centrum Kultury i Sportu w niedzielę 29 maja. Atrakcji było co niemiara, wśród nich zabawy, gry i konkursy. Takiego ogromu przybyłych na imprezę plenerową ostatnio żeśmy nie widzieli. Wielką furorę robiło Eurobungee, do którego kolejka ustawiała się niczym na Kasprowy. Wzięciem cieszyły się konkursy rodzinne, wśród nich same nowości, wyścigi na dmuchanych rurach, spodnie animacyjne i narty animacyjne. Co to takiego owe narty, pytamy konkursowiczów. Świetne, no tutaj trzeba przede wszystkim umieć się skoordynować. Wspólnie startujemy i na równo najlepiej, żeby nogi razem pracowały, jedna z drugą. Świetna zabawa. Emilka, podoba ci się? No to tutaj chodź. Tak. Powiedz, jak ci idzie? Fajnie. Fajnie, to jest zabawa, trzeba bawić się, cieszyć, śmiać. Świetnie, że takie imprezy się organizują. Świetnie, że to jest miasto Jaworzno. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy. Kto jeszcze nie przyszedł, jeszcze masz szansę, aby zdążyć razem świetnie rodzinnie się pobawić. Ponadto organizator obstalował kolorowe tunele, wielkie klocki, strzelanie z łuku, badmintona. Zmęczonym tymi atrakcjami zaproponowano hamaki. Rządni rozrywek umysłowych starli się na wielkich planszach do warcapów. Nieopodal grano w Chińczyka. Kolejka ustawiła się też do linowego toru przeszkód. Było niby sumo, a to sproponował malowanie buziek i balonowe zwierzaki. Pewne jest, że marudy na takie pikniki rodzinne nie chodzą. Nie bez racji pytaliśmy więc zadowolonych uczestników, a byli tylko tacy, dlaczego jest fajnie. Bo jesteśmy z rodziną, wspólnie, jest piękna pogoda, no i czego więcej trzeba. Te walki są fajne, te badminton. Jest przyjemna rodzinna atmosfera, można zawsze usiąść, pogadać, fajnie spędzić czas. Dlaczego jest fajnie? Bo to jest piknik rodzinny. I jest w Jaworznie. I jest wszystko fajnie. Na piknik przybyły setki jaworznian. Niestraszne im były kolejki do niektórych mega super atrakcji. Bawili się świetnie, czyli piknik należy uznać za udany. Piąty rowerowy rajd rodzinny przejechał ulicami Jaworzna w niedzielę 29 maja. Tradycyjnie rajd jest wspólnym dziełem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu i grupy rowerowej Niepokonanie Jaworzna. W tym niedzielnym rowerowaniu, jak mawiają wtajemniczeni, nie zabrakło nikogo, kto liczy się w jaworznickim rowerowym światku. Oprócz Niepokonanych Jaworzna byli też rowerzyści z Teamu Jaworzna, z Watachy Mysłowice i inni mili, niezrzeszeni rowerzyści. Bardzo dużo osób jest, zaskoczyła nas, że ludzie chcą po prostu jeździć, spędzać wspólnie czas, bo przez tą pandemię mieliśmy taki okres, że po prostu nie mogliśmy się spotykać w takim większym gronie i każdy jeździł na własną rękę, a zawsze to lepiej spotkać się jednak w takim dużym gronie i wspólnie pokręcić na rowerze. Wszystkie rowery wypucowane i przygotowane do tego 20-kilometrowego rajdu. Wśród rowerów ponad 20-letni rower Zabytek, rodem z Niemiec. Nastroje rowerzystów wyśmienite, nic dziwnego, bo czy widział kto kiedy wściekłego i czy nosa rowerzystę? Rowerowanie gwarantuje świetny humor i to pewnie sprowadziło na rajd setki rowerzystów. Czas ze znajomymi, no i sport to zdrowie. Czas spędzony z rodziną, to jest najważniejsze i dobra zabawa. Bo bardzo lubię jeździć na rowerze i stwierdziłam, że niedziela to jest odpowiedni dzień, aby się przejechać z rodziną. Chęć jakby zobaczenia, jak wyglądają takie rajdy rowerowe i wzięcie w tym udział. Pierwszy raz jest dopiero, zobaczymy co będzie. Ale dlaczego pan się zdecydował? Teściowa mnie namówiła. Niektórzy dali się namówić na ten rajd już kolejny raz. Nie, po raz pierwszy. Staramy się co roku, ale przez pandemię było to wszystko wstrzymane. Natomiast na ten moment to wróciłam z powrotem do biegu, więc cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym rajdzie. Niczym wisienka na torcie w akuratnym koszyku rowerował pies Keks, który to uwielbia, tak przynajmniej twierdzi jego właścicielka. Organizator ma dla rowerzystów odpowiednie życzenia. Życzymy zero łapania gum, bo to najważniejsze u nas, bo gumy się łapie często, bardzo często, bo ścieżki są zaśmiecone przez szkła.
i byle były ładne pogody zawsze na wycieczkach rowerowych. Życzymy rowerującym tego samego, na dokładkę szerokiej drogi i wyłącznie radosnych powrotów do domu. Polscy naukowcy rozwijają kolejny materiał przyszłości. Azotek galu może zastąpić półprzewodniki z krzemu. Azotek galu jest związkiem chemicznym azotu i galu, niewystępującym naturalnie w przyrodzie. Jest półprzewodnikiem. Ze względu na swoje właściwości fizyczne może zastąpić krzem, który jest najczęściej używanym półprzewodnikiem. W naszym instytucie pracujemy z azotkiem galu, ponieważ ma on lepsze parametry elektryczne od krzemu. Jeśli chodzi o urządzenia oparte na azotku galu, mogą być one mniejsze, mniej się nagrzewać, a co za tym idzie, zużywać mniej prądu. Azotek galu to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość. Często nie zdajemy sobie sprawy, że większość urządzeń w naszym domu zbudowana jest w oparciu o gan. Na przykład większość żarówek LED-owych zbudowana jest ze świecących diod z azotku galu. I to właśnie azotek galu zrewolucjonizował oświetlenie, za co japońscy naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 2014 roku. Ale azotek galu to nie tylko żarówki. Może ktoś zauważył, że najnowsze zasilacze do laptopów są znacznie mniejsze od innych. To również zastosowanie azotku galu. W przyszłości azotek galu będzie powszechnie stosowany do szerokiej gamy urządzeń, na przykład samochodów elektrycznych, w stacjach do ich ładowania, w stacjach bazowych sieci komórkowych najnowszych generacji czy miniaturowych projektorach. W sieci badawczej Łukasiewicz pracujemy nad różnego rodzaju przyrządami elektronicznymi na bazie azotku galu. Są to na przykład diody i tranzystory do zastosowań w ładowarkach, bankach energii czy różnego rodzaju zasilaczach. Są to również tranzystory do zastosowań wojskowych, na przykład w różnego rodzaju radarach. Pracujemy również nad detektorami i źródłami promieniowania ultrafioletowego. A na czym dokładnie polega nasza praca? Projektujemy przyrządy tak, aby spełniały konkretne wymagania. Na przykład definiujemy kształt i wielkość elektrod. Następnie przyrząd wykonujemy w laboratorium o wysokiej czystości, a sam proces technologiczny może obejmować ponad 100 różnych operacji. Następnie wykonany przyrząd poddajemy testom, by sprawdzić, czy działa tak, jak powinien. I na końcu wykonany przyrząd może zostać przekazany odbiorcy. Obecnie w sieci badawczej Łukasiewicz realizujemy wiele projektów dotyczących przyrządów na bazie azotku galu. Jeden z nich, projekt Energan, współfinansowany ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczy opracowania nowych typów przyrządów na bazie azotku galu. Są to wertykalne tranzystory przeznaczone do zastosowań w inteligentnych bankach energii. Dzięki zastosowaniu naszych przyrządów inteligentne banki energii mogą być mniejsze, bardziej efektywne, a przede wszystkim mogą być bardziej niezawodne w porównaniu do innych rozwiązań. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie WorExpressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.